Sokołowsko w powiecie wałbrzyskim, położone w malowniczym krajobrazie Gór Suchych, to niezwykłe miejsce. W tej miejscowości wiejskiej, dawniej posiadającej status uzdrowiska, w XVIII wieku powstało pierwsze sanatorium przeciwgruźlicze w świecie doktora Hermana Bremera. Zabytkowy obiekt w stylu neogotyckim, do którego przyjeżdżało w latach świetności około 730 kuracjuszy, a wśród nich ciekawi ludzie, artyści, architekci, z biegiem czasu popadło w ruinę. Mimo zniszczeń sanatorium wciąż zachwyca. Tym magicznym miejscem i jego architekturą zauroczyło się trzech urodzonych w Warszawie artystów. Rzeźbiarka Bożenna Biskupska, fotograf Zygmunt Rytka i architekt Zuzanna Vogt, którzy postanowili zrewitalizować zabytek i stworzyć w nim międzynarodowe laboratorium kultury. W tym celu powołali Fundację Instytut, która już od 2007 roku prężnie działa w Sokołowsku. Ponad 2 lata, nawet i dłużej. Bo we wczesnej młodości, w latach 70., 80. już miałam wewnętrzną taką koncepcję, że kiedyś zbuduję wspólnie z zespołem właśnie jakąś taką propozycję i dla artystów, ale też i dla odbiorców. No i prawie 3 lata jeździliśmy po całej Polsce. I dopiero jak znaleźliśmy się w Sokołowsku, to od razu podjęłam decyzję, od razu. To miejsce właśnie powoduje coś takiego, że wszyscy są zauroczeni. Oprócz niewątpliwego uroku, Sokołowsko ma także ciekawą historię. Jakie są dzieje sanatorium? W dawnym Gerbersdorfie bardzo znaczące miejsce nowoczesne leczenia gruźlicy. Po skali tego obiektu widać, że tutaj przybywali bardzo zamożni kuracjusze z całej Europy. Koncepcja doktora Bremera, nowoczesna, wychładzająca, a nie rozgrzewająca chorych, no, odpowiednie żywienie, spacery, różne stopnie trudności, jeśli chodzi o komunikację w parku. Wiele punktów atrakcyjnych do zatrzymania się, takich jak prysznice, takich jak te, takie mini kawiarenki jakby. No, to wszystko stanowiło całość, a ten gigantyczny obiekt pełnił wyraźnie formę leczniczą. Była też sala operacyjna, jeden z pierwszych rentgenów w Europie. No a my teraz tutaj się uplasowaliśmy z działaniami artystycznymi, które no, też są terapią dla człowieka. Zabytkowy obiekt zostaliście w ruinie. Mimo wszystko podjęliście wyzwanie. Mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy to miejsce, że ono nas znalazło, że się nie przestraszyliśmy tego wszystkiego. Do zakupionych przez fundację obiektów należą Kinoteatr Zdrowie, któremu na odbudowę poświęcono 6 lat, odremontowana Villa Rosa, stanowiąca miejsce pracy twórczej i bazę fundacji, przepiękny będący w renowacji park uzdrowiskowy o wielkości 6 hektarów i częściowo zrewitalizowany główny budynek sanatorium o nazwie Grunwald, którego fundacja została w stanie określanym przez konserwatora zabytków jako katastrofa budowlana. Włożyliście sporo wysiłków w odbudowę zabytkowych obiektów, które już teraz wyglądają niesamowicie. Najwięcej jednak pracy wymaga główny budynek sanatorium doktora Bremera. Co udało się do tej pory odremontować? Budynek jest w znacznej części spięty. Mamy założonych ponad 85% stropów. Widzicie Państwo, tam jest na górze zrobiony dach, ale przejdziemy do części, gdzie wyraźnie widać, że jest koniec z pieniędzmi i być może za 2 lata się zawali ta część. Dlatego też prowadzimy kampanię 1%, która już pozwoliła nam kupić oryginalną konstrukcję samonośną XIX-wieczną z tego budynku. I mamy ją w sali multimedialnej,
i bardzo się podoba, bo jest to taka konstrukcja na śruby rzymskie i naszą dumą jest ta wieża, bo się chyliła absolutnie ku upadkowi i nawet tak niezręcznie trochę żartowaliśmy, że tylko nie wiadomo, w którym kierunku poleci. Także udało się ją całkowicie zabezpieczyć i przede wszystkim też bardzo dużo oryginalnej struktury zostało uratowanej. Także to jest też ważne. Jakie prace rewitalizacyjne zostaną w najbliższej przyszłości podjęte? Tutaj w tym roku do jesieni powstaną dwa potężne jednoelementowe stropy, które dadzą nam w przyszłości dwie sale ekspozycyjne. I jesienią będzie o część więcej, ale to tylko jest mała część. Wszystkie nasze zamiary są związane z finansowaniem. W tej chwili możemy tylko liczyć na ostatnie możliwości związane z dotacjami unijnymi, ale bez wsparcia władz dolnośląskich, ministerstwa w ocenie jakości naszego projektu i w pomocy w uzyskaniu takiego dofinansowania, to nie jest to takie oczywiste, że uda nam się tak, jak chcielibyśmy i w takim czasie, jak chcielibyśmy zakończyć to działanie, tą odbudowę, ale budynek nie może czekać. Gdyby nie to, że zakochaliście się w tym miejscu i podejmujecie się jego rewitalizacji, o pięknym obiekcie być może pozostałoby w tym momencie tylko wspomnienie. Wydaje mi się, że nasza koncepcja i wiara zespołu, i wiara artystów, którzy do nas zjeżdżają z całego świata, w to miejsce, które się jakby rysuje jako bardzo istotne w świecie, w Europie i ważne dla artystów, ale i dla odbiorców, że same pieniądze to jest za mało. I wydaje mi się, że ten budynek przez kilkadziesiąt lat właśnie popadał w takie zapomnienie, bo nie było tego zaczątku ważnego, i zespołu. Bo jak nie ma ludzi, którzy w takich trudnych warunkach pracują, właśnie budując festiwale, nie ma artystów, którzy chętnie przyjeżdżają i zostawiają świetne swoje plony i bardzo przenoszą to dalej w świat, to już dawno byśmy musieli się stąd wycofać. Wasz pomysł na Sokołowskie Sanatorium to międzynarodowe laboratorium kultury. W jakim zakresie artystycznym działacie? Na wielu polach, od muzycznych, przez performerów, przez obiekty, przez rzeźby, do Kieślowskiego, do filmu, ale też działania performerskie. Przyjeżdżają tu również pisarze, kończą swoje książki, więc to jest miejsce, które nam teraz coraz więcej niespodzianek daje. No i uczelnie też z całego świata zaczynają się tym miejscem interesować i przyjeżdżają profesorowie ze studentami, ze stażystami. Także wydaje mi się, że teraz już zacznie to mieć swoje życie zupełnie takie niespodziewane również, oprócz tych rzeczy planowanych. Krzysztof Kieślowski jest jedną z postaci, wokół której podejmujecie różne artystyczne inicjatywy. Dlaczego właśnie ten znakomity polski reżyser? Jako dziecko mieszkał z racji choroby swojego ojca. 9 lat, zdaje się, tutaj mieszkał, ale mieszkał vis-a-vis kina naszego, Kinoteatru Zdrowie. I okazało się później, że jednak to w nim głęboko zapadło, że jako dziecko pierwszy raz spotkał się z filmem właśnie w tym kinie i że swoje pierwsze dokumenty, prześwietlenie i inne zrobił na bazie Sokołowska. Fundacja podjęła się także tworzenia archiwum reżysera. Tak. My mamy bardzo trudne zadanie, podjęliśmy się tego zadania i od 3 lat prowadzimy bardzo precyzyjnie archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
i filmy, i notatki, i zapisy, i rysunki, i partytury filmowe, i no bo przeróżne rzeczy jest to, ja to podziwiam, zespół, który w ogóle się Kieślowskim zajmuje, bo to jest bardzo rzecz rozbudowana, ale też ogromna odpowiedzialność, bo to są dokumenty. Jakie są jeszcze Wasze przedsięwzięcia artystyczne? Projektów jest bardzo dużo. Możemy je tak prosto podzielić na trzy kategorie. Pierwsze z nich to są festiwale, czyli imprezy cykliczne. Inną działalnością jest Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i to tak naprawdę jest realizowane w procesie ciągłym, bo jesteśmy po etapie już digitalizacji znacznej części. Prócz tego jeszcze realizujemy projekty edukacyjne, głównie z zakresu filmu dokumentalnego, ale też w tym roku mamy bardzo ciekawy projekt Dolnośląski, gdzie w 10 miastach na Dolnym Śląsku młodzi ludzie będą robić odcinki dekalogu, więc to jest też bardzo, bardzo ciekawy i taki obszerny projekt, który nie dzieje się tylko w Sokołowsku. No i mamy też działalność obiektu, który oddaliśmy do użytku, czyli mamy stałe ekspozycje, ciemnia fotograficzna, czyli takie funkcjonowanie tego budynku w ogóle no, w formie muzealnej. Pierwszy z trzech festiwali Konteksty już za nami. Mieliśmy przyjemność poznawać sztukę performatywną w całej przestrzeni miejskiej Sokołowska. Tegoroczna edycja dedykowana była Richardowi DeMarco, wybitnemu kuratorowi i artyście przez dziesięciolecia odpowiedzialnym za sztuki wizualne festiwalu w Edynburgu. Ale już wkrótce kolejny wyjątkowy festiwal, tym razem Sanatorium Dźwięku. Już 12-14 sierpnia i wówczas też bardziej poszukująco i eksperymentalnie, natomiast skupiamy się na dźwięku. I też będą instalacje muzyczne, będą koncerty w przestrzeni w parku, jest szykowana bardzo duża realizacja. Ostatnim wydarzeniem będzie festiwal filmowy poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu. Festiwal to projekcje, spotkania z twórcami w kinie i również w kinach plenerowych, tak jak zwykle miłośnicy kina będą mogli oglądać projekcje do późnych godzin nocnych na ekranie w parku. I też szykujemy w tym roku coś wyjątkowego związanego z Krzysztofem Kieślowskim. Jesteśmy w trakcie opracowania merytorycznego i zamknięcia pewnych ustaleń, z czego się bardzo cieszymy, z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu. I specjalnie na potrzeby festiwalu zostanie wyprodukowany spektakl, tak naprawdę taka instalacja performatywna związana z odniesieniem do Czerwonego w takiej sieci podsłuchów. Z różnych dźwięki będą nas prowadzić do konkretnych obrazów i te poszczególne sceny będą umiejscowione w parku zabytkowym, ale też w obiektach budynku, który nie jest dostępny, także to będzie taka duża, ruchoma instalacja, bardzo ciekawie pokazująca zależność różnych żyć i tej sieci podsłuchów, która w Czerwonym występuje. Dzięki Waszym działaniom artystycznym wiele osób poznało i zakochało się w tym magicznym miejscu. Ze 30 osób w tej chwili porzuciło i Nowy Jork, i Waszyngton, i Warszawę, i Kraków, i inne miejscowości i zamieszkali tutaj. Miejscowość, ona jest jako taka piękna, zwarta, bez nowoczesnego budownictwa, tylko jest zaniedbana. Ale do świetności można doprowadzić. Jesteś jedną z osób, która oddała się urokowi miejsca. Co takiego ma w sobie Sokołowsko? Pierwszy raz w ogóle wylądowałam tutaj 2 lata temu. Na chwilkę dosłownie. Wpadłam na fragment festiwalu. Na fragment festiwalu Konteksty, czyli tego performatywnego. I po prostu poczułam niesamowity klimat. Zobaczyłam niesamowite miejsce, niesamowitych ludzi i obiecałam sobie, że w następnym roku już zostanę na takim festiwalu, na całym festiwalu. No więc rzeczywiście w następnym roku już zostałam na całość, później jeszcze byłam na kolejnym festiwalu. No i stwierdziłam, że tutaj jest naprawdę wybitnie. A że jestem takim człowiekiem, który ma tendencję do zostawania w miejscach, gdzie jest wybitnie, więc zostałam.
po prostu się wprowadziłam do Sokołowska. Każdego dnia właśnie, jak patrzę tutaj na park, to wciąż jestem oczarowana. W ogóle to nie przemija.